Tak, i witam cię. Muszę sobie jakieś intro wymyślić, jakiś tekst, który będę zawsze powtarzał. Witam cię kolejny raz na moim vlogu, to jest tak lamerski tekst. Zabrałem się za pewną rzecz, już pewnie się domyślasz, o co chodzi. Ale nie mogłem się powstrzymać, żeby zrobić to samo co ostatnia, więc chodzi o... Rower. Może zaczniemy od tego, że... Wybrałem się na stację, żeby dopompować koła. Wszystko fajnie, patrzcie. Skała. Ale jest pewien kłopot. W tym miejscu wentyl jest zupełnie inny. Co zrobił Kacper? Odkręcił wentyl, chciał przyłożyć kompresor i efekt jest banalny. Wszedłem jeszcze na stację zapytać, czy mają wymienne wkładki do kompresora, ale pani pracująca na stacji na słowo kompresor zrobiła taką dziwną minę. Przez chwilę zatrybiła, chyba nie bardzo czuła, o co chodzi, i powiedziała, że nie ma. W sumie bezpiecznie z tego wybrnęła. Ale równie dobrze mogę powiedzieć, że nie wie, o co chodzi. Bez tagi poszło znacznie łatwiej. Liczę, że też na to wcześniej nie wpadłem. Póki co rower jeździ dobrze, ale zobaczymy jak długo. Jeśli oglądasz mnie regularnie, to wiesz, że moje potyczki z rowerem kończą się ostatnio nie najlepiej. Poza tym, że ostatnio saga mi zniszczyła rower, znaczy nie pozwoliła mi napompować kół ani się zająć tym rowerem, to jeszcze go polałem kolą. W każdym bądź razie mam zamiar się tym teraz zająć i nie delikatnie szmatko, zrobię to po swojemu. Prawdopodobnie była to jedna z najgłupszych rzeczy, jaką zrobiłem na tym kanale. Ale jest też szansa, że to było genialne. Pora sprawdzić, czy to zdało egzamin, czy ten rower w ogóle jeździ. Poza małym ubytkiem powietrza w przednim kole jest zajebiście. Tego będę musiał przywyknąć. Zaopatrzyłem się w domu w nakładki. To może mi się uda teraz to napompować jakoś po ludzku. Nope. Nakładki są do dupy. Będę jeździł tak jak jest, jest dobrze. A więc jadę na uczelnię. Panie dziekanie, na pana ręce chciałem złożyć indeks. Dobrze, dobrze, zaliczam wszystko. Pan dziekan Szafa jest, najbardziej doświadczonym zawodnikiem Ligi Studenckiej. Tak, generalnie moją specjalizacją jest meta i z nią związana metodologia. Dyżury w czwartki od 21 do około 2-3 rano, no chyba, że się czasami dyżur skończy wcześniej. Także zapraszam serdecznie. A to tylko w nagłych wypadkach się kończy wcześniej, takich dość nieprzewidzianych okolicznościach. Zamachy terrorystyczne, inne kataklizmy. Nic nie jadłem, jestem strasznie głodny, dlatego idziemy do Bogdana, do najlepszego kebaba na AWF-ie. Jak to zamknięte? No Bogdan serio zajebiste kepsy robi. Szkoda, że tylko, że na wakacje zamyka, ale się nie dziwię, bo przecież studentów nie ma, więc nie ma też utargu.
Ale dobry siomek, polecam kepsa. Jakiś czas temu wrzucałem filmik, na którym pokazywałem, jak się buduje serenada. Myślę, że to jest dobry moment na to, żeby pokazać aktualizację budowy, bo ci goście naprawdę szybko pracują. Denerwuje was lista absurdów multikulturalizmu Unii Europejskiej? No, mnie też denerwuje. A w parku Muzeum Lotników Polskich postawili takie cudo. Kuźwa, piramidę mi postawili, czajcie? Co za idiota to wymyślił? Proszę, biało-czerwona, ładna piramida. Taka ładna piramida, biało-czerwona. Opis brzmi, że multikulti się nie sprawdza. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. O co tu chodzi? Takie trochę zaprzeczenie. Równie dobrze możemy się za niedługo spodziewać krzywej wieży w Płaszowie. Albo koloseum na fortach. Tudzież kurdwanowskie wiszące ogrody. Siedem cudów świata krakowskich normalnie. Muszę wam się do czegoś przyznać. Otóż nie nagrałem wczoraj nic. Znaczy nagrałem troszeczkę, ale to się totalnie nie nadawało do publikacji. Dlatego tego vloga, którego dzisiaj oglądasz, nagrywam w bieżącym dniu, w którym zostaje wrzucony. I w związku z tym, że nagrywki z dzisiaj muszę podzielić na dwa vlogi, w tym miejscu chcę skończyć tego vloga. Dalsza część będzie jutro. A oglądajcie jutro, bo będzie ciekawie. Idziemy dzisiaj na beach handball, także będzie zaprezentowanie dla was piłki ręcznej plażowej. Fajna zabawa i dużo fajnych, śmiesznych rzeczy się przy niej dzieje, więc myślę, że warto oglądać. Zapraszam was jutro na kanał, a tymczasem dziękuję ci, że oglądasz i zapraszam do subskrypcji. Na razie.